Cześć, jestem Ruwinę. Ostatni patch wprowadził ogromne zmiany do gry. W mecie góruje bardzo dużo nowych buildów złożonych z kery za 2 albo 3 złota i dzisiaj chcę Wam je wszystkie przedstawić. Jednym z nowych buildów, który chyba będzie moim ulubionym w nowym patchu, jest build pod Riven. Gracie w nim 6 legionistów, czyli Kaliste, Yasuo, Riven, Dravena, Mordekaisera i Kayle. Pozostałe sloty uzupełniacie zależnie od tego, co grają inni gracze, albo mistikami, albo iron skladami, albo możecie zagrać Dariusa i Dianę, albo Verdantów. Na Riven najlepsze itemy to Rapid Fire Cannon, Bloodthirster albo Shadow Bloodthirster, Shadow Huragan Runana, Shadow Hand of Justice, Deathblade, też w wersji Shadow też Deathblade jest ok. Możecie też zagrać Infinity Edge, Last Whisper albo Guardian Angel. Do rundy 4-1 gracie ten build normalnie, tak jak każdy inny. Jeśli chcecie wiedzieć, jak właśnie wygrać tą wczesną fazę gry, to nagrałam do tego poradnik, w którym podaję też wiele przykładów przejściowych kompozycji mocnych właśnie na początku gry. Natomiast na levelu 7 od rundy 4-1 chcecie slow rollować po Riven na trzeci level, czyli w banku macie 50 zł i co rundę rolujecie z nadwyżki i szukacie waszej Riven. Jest ogromna różnica pomiędzy Riven na dwójce, a Riven na trójce, więc uważam, że dużo bardziej opłaca się zostać nawet do końca gry na tym levelu 7, ale wreszcie znaleźć tą Riven na trzeci poziom niż wbijać level 8. Buildem, który znaliśmy już wcześniej, ale w tym patchu stał się wyjątkowo mocny, jest build pod Drakoniki. Gramy w nim seta carry razem z 4 brawlerami. Chcecie iść w ten build tylko i wyłącznie wtedy, jeśli uda Wam się złapać 3 Drakoniki przed rundą 2-5. Jeśli do tej rundy nie znajdziecie Drakoników, to myślę, że później już będzie za późno, żeby iść w tą kompozycję. No i dzięki Drakonikom właśnie będzie Wam bardzo łatwo wbijać jednostki na trzeci poziom, ponieważ ta synergia sprawia, że na Waszej ławce pojawiają się jajka, które po wykluciu dają Wam postaci właśnie z klasy Drakoników. W kompozycji gracie Seta, Nunu, Gragasa i Warwicka, czyli 4 brawlerów. W late game'ie możecie wymienić Gragasa na Volibera, no i na secie chcecie grać Bloodthirstera, Shadow Infinity Edge albo Infinity Edge, to są najważniejsze przedmioty, no i jako trzeci możecie zagrać albo Guardian Angel, albo Titan's Resolve, albo Shadow Hand of Justice. W grze rolujecie na poziomie 6, wbijacie seta na trójkę, a następnie idziecie w level i dokładacie legendarki lub mistiki lub iron sklady. Jednym z bardzo irytujących buildów, na który już pewnie nieraz przegraliście, jest build pod Teemo. W early game'ie możecie właśnie grać wtedy 5 Helionów albo 3 Helionów, no i te wolne sloty uzupełnić jakimiś synergiami, na przykład jednym Knightem, jednym Kawalerzystą i Spellwaverem. Itemizujecie wtedy Ziggsa, Jeweled Gauntlet i Statiki albo jakiekolwiek inne itemki pod AP, no i Kennena w Morello i GA. Grając ten build chcecie winstreakować i jak najszybciej wbić level 8, znaleźć Teemo i podmienić go na Ziggsa. Pamiętajcie też, że Teemo kupujecie płacąc waszym zdrowiem, a nie złotem, więc możecie iść w ten build tylko i wyłącznie wtedy, gdy mieliście mocne early i zachowaliście dużo HP przez całą grę. Standardowo wolne sloty możecie uzupełnić w tym buildzie legendarkami, mistikami albo ironcladami. Asasyni to bardzo przyjemny i elastyczny build, gracie w nim 4 asasynów, LeBlanc, Katarinę, Nocturne i Dianę, do tego Covenów, czyli Morgane i Lissandrę oraz Iverna i Volibera, właśnie po Revenantów. W zależności od tego, na którą postać będziecie mieli najlepsze przedmioty i kopie której postaci będą Wam najczęściej wypadać, to możecie grać albo LeBlanc Carry, albo Katarinę Carry, albo Nocturne Carry. Na LeBlanc najlepsze przedmioty to Shadow Blue Buff, Guardian Angel i Infinity Edge i po LeBlanc chcecie slow rollować na levelu 6. Jeśli chcecie grać Katarinę Carry, to slow rollujecie na levelu 7 i chcecie na niej grać Infinity Edge, Blue Buff i Guardian Angel. No, ewentualnie może być też Gunblade, Hand of Justice albo Jeweled Gauntlet. Na Nocturna też slow rollujecie na poziomie 7 i chcecie na nim grać Infinity Edge, Shadow Zeke, Ginzo Rageblade, Huragan Runana albo Bloodthirstera albo Shadow QSS-a. Yasuo, podobnie jak te postaci, które wymieniłam wcześniej, chcecie wbić na trzeci level. No i po Yasuo, tak samo jak właśnie po te pozostałe postaci za 3 złota, slow rollujecie na poziomie 7. I jeśli chodzi o przedmioty, to najważniejszy jest Rapid Fire Cannon i świetnie też będzie działać Jeweled Gauntlet, który sprawia, że jego umiejętność krytuje, Huragan Runana, dzięki czemu Yasuo zadaje true damage 2 wrogom na raz. I tutaj pamiętacie, żeby tylko na nim nie grać Shadow Runana. Tego nie grajcie. Dobre jest też Shadow Hand of Justice, ale też Ginzo Rageblade, Shadow Zeke, Rabadon albo Infinity Edge.
Yasuo gracie razem z 4 Dragon Slayerami i 4 Nightbringerami, czyli gracie Trundle, Panteona, Mordekaisera, Diane, Morgane i Lee Sina, którego później możecie wymienić na Dariusa albo Lulu. Darius się lepiej sprawdzi w sytuacjach, gdy przeciwnicy grają Ironcladów, ale nie jest niezbędny w tym buildzie. Mogę Wam też powiedzieć, że bardzo fajnie działa Lee Sin ze szpatułą asasynów, slow rolując atak właśnie tych wrogich Kery, jeśli na nich skoczy. Jako drugiego Kery itemizujecie Mordekaisera w tankowne przedmioty. Nowym i bardzo mocnym buildem jest build pod Branda Kery. Najważniejsze 4 jednostki, które chcecie grać to Brand, Viktor, Sejuani i Hecarim. Wszystkie za 2 złota i wszystkie chcecie wbić na 3 poziom, jeśli tylko będziecie mieli taką możliwość. Slow rolujecie w tym buildzie na poziomie 6 i na kolejnych poziomach możecie zagrać elastycznie i właśnie albo dołożyć 2 kawalerzystów i 2 spellwaverów, albo możecie zagrać 3 Forgottenów dokładając Ryza, albo dołożyć Mystików, Iron Kladów, Legendarki albo Iverna z Volibearem, także możliwości macie naprawdę sporo. Na brandzie najważniejszy jest Blue Buff, a oprócz tego gracie na nim Jeweled Gauntlet Infinity Edge. Ewentualnie dobrze się też sprawdzi Rabadon, Gunblade albo Hand of Justice. Jako drugą jednostkę chcecie itemizować Hecarima, no i najlepszy przedmiot na nim to jest Shadow Titan, ale możecie też grać na nim jakiekolwiek inne przedmioty defensywne, takie jak Warmog, Bramble Vest, Dragon's Claw, Guardian Angel albo Gregoyle Stoneplate. Chcę Wam też powiedzieć, że zbliżamy się do 2000 subskrypcji i jestem Wam naprawdę ogromnie wdzięczna za to, że oglądacie moje filmiki i dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i komentarze. Też z tej okazji zamierzam zorganizować wyjątkowy stream z grami z widzami w Kalambury, Państwa Miasta i Głuchy Telefon. Także jeśli jesteś zainteresowany tym streamem, to w opisie filmiku znajduje się link do mojego kanału na Twitchu. Jednym z buildów z jednostkami za 4 zł, który dalej jest w mecie, jest build pod Drivena. I najważniejsze jednostki to Draven, Ryze, Viego, Mordekaiser, Diana i Darius. Oprócz tego wolne sloty standardowo gracie Mystików, Ironclad albo Legendarki. Albo możecie też zagrać Panteona i Trundla po 4 Dragon Slayerów. Lub Abominację, lub 6 Forgottenów. Więc znowu jest masa możliwości w zależności od tego, co Wam dochodzi w grze i na jakie lobby gracie. Na Dravenie chcecie grać Shadow albo zwykłego Beteka, Infinity Edge, Last Whisper, będzie też dobrze działać Ginzo Rage Blade, Shadow Giant Slayer, Rapid Fire Cannon albo Shadow Zeke. Drugim buildem z Kery za 4 zł, który jest w mecie, jest build pod Karmę. Gracie ją z 4 Downbringerami i 4 Invokerami, czyli gracie Garena, Gragasa, Sorakę, Karmę, Iverna, Syndrę, Teemo i Volibera. Na Karmie najlepsze przedmioty to Blue Buff, Jeweled Gauntlet i Infinity Edge, ale dobrze się też sprawdzi Rabadon, ewentualnie jeszcze jeden Jeweled Gauntlet, Gunblade albo Hand of Justice. Do Karmy nagrałam też szczegółowy poradnik, więc jeśli chcecie się dobrze nauczyć tego buildu, no to zapraszam do obejrzenia. I jeśli chcecie znać jeszcze więcej buildów i wariantów tego, co można grać w aktualnym patchu, to zapraszam Was wszystkich na mojego Discorda, gdzie sami macie możliwość dzielenia się swoimi buildami i przemyśleniami odnośnie gry oraz uczyć się od innych ludzi i dyskutować na temat buildów. Do usłyszenia!